Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Amen.
Błogosławił grób naszego współbrata ojca Mariana. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę ojca Mariana, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Aha. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego współbrata ojca Mariana wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętej. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego współbrata ojca Mariana. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Mariana. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Mariana. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych, i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Ex Spes Nostra Salve, Ate Clamamus, Exules Filii Hebe, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum rale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o mia, o dulcis, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioną żywota Twojego. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie chaj mu świecić. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie chaj mu świecić. Wieczne odpoczywanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten to bardziej podobny do niego. Nie? No, ten bardziej. Tak. Ten bardziej. No, widzisz, to ja się wracam do domu. Nie, 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 nie,